próba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słyszałem, że ta wystawa zrobiła duże zamieszanie na aukcji. Po 5000 funtów za modę. Natomiast Louvre jest mniej zainteresowany tymi pracami Joli Braille. Podobno koło monet jest na 10 godzin. No, dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Na materiale, w tkaninie. Natomiast tutaj
eksperyment, ponieważ dzieci są niecierpliwe i chciałyby od razu znać efekt. Natomiast czy nie musiałyby czekać na taki efekt około miesiąca co najmniej. Bardzo proszę o wyjaśnienie wartości. Ja bardzo króciutko, jeżeli chodzi o teraz potęczowe, to to jest taka typowa dziedzina, właściwie zarazie, że my mamy dosyć duże, jakoś jeszcze cały czas trzymamy, mamy czas dłuższy, tym bardziej, że zainteresowanie młodzieży tego typu modelarstwem i tego typu działalnością jest cały czas. Mamy tutaj przedstawiciela tam akurat filiarki, przynajmniej niektórzy, którzy może być tam rzekać, urwać na duże salę. I to, że to jest, jest to modele zwykle redukcyjne, to te są najciekawsze, które są wiernymi kopiami dużych statków i okrętów, oczywiście wykonane w odpowiedniej skali. I mamy tak począwszy od tej strony tutaj model ścigacza okrętów podwodnych, który jest modelem troszeczkę starszym, dlatego że no, z roku na rok się nie da takiego modelu wykonać, także troszeczkę to ma też czasu. Natomiast następny jest model tego chłopca, który stoi tam akurat w białej rzuteczce. Jest to model, przepraszam, pójdam nie dalej, to jest dwa następnego. To jest jeden model, który w tej chwili możemy zademonstrować. Wszystkie te modele mogą też pływać i startować na zawodach, poza tamtymi trzema, które są typowymi modelami wystawowymi. I ten najwyżej to jest model słynnej Santa Marii i drugi model też jednego tego samego wykonawcy, który chodzi do nas od piątej klasy właściwie, w tej trzy modele zostały tutaj na tej wystawie, jest uczniem w tej chwili trzeciej klasy zasadniczej szkoły mechanizacji rolnictwa. Miał być, no nie wybaczyli się, jak nie pojawił, był zwolniony ze szkoły, może go tam oczywiście nie puścili. Poza tym jest jeszcze jeden człowiek też, który ma też trzy modele, to jest ten Krzysiu, taki blondynek, to jest ten pierwszy model takiego modelu historycznego, tej łodzi podwodnej, która tutaj stoi i modeliku jeszcze tego kłusu pilotowego, też bardzo ładnie wykonanego. Oczywiście już w tej chwili pracował na tym prawie 3 lata, jeśli nie mylę, czy się chyba tak. W każdym razie jest to praca bardzo pracochłonna. Ja wiem, że zanudzam, ale jeszcze bardzo króciutko. Tam prosiłbym zwrócić uwagę na ten model kłusu pilotowego, który jest jeszcze niedokończony. Będzie to model sterowany radiem. Jest to model, który właściwie uczestnik wykonywał przez prawie 5 lat, tym, że jest niedokończony, z tego względu, że w tej chwili jest sprzętem, już właściwie ukończył studia inżynierem elektrykiem, jest i będzie to dalej model kończył, z tym, że będzie to model sterowany radiem. Zresztą wszystkie te modele można też rzeczywiście na sterowany radiem przerobić. Oczywiście bardzo szybko, no, trzeba tylko aparatury zasilania. Nie dlatego, żeby pochwalić, ale tylko tak jako namiastkę chciałem jednocześnie poinformować, że szykujemy w następnym roku taką wystawę autorską. Będzie prawdopodobnie na trzech przedstawić tutaj swoje modele, z tym, że to są będą modele na wyższym poziomie. Jeden taki model też przedstawiam swój, to tylko tak dla tego, że coś takiego też jest, to jest ten model, który tam jest tego kurta torpedowego angielskiego, model, który ma też już parę lat, a startowałem między innymi na Mistrzostwa Polski w 1971 roku i zdobyłem w nim Mistrza Polski, także że takie rzeczy się też kiedyś bawiłem, jak byłem młody. No teraz też coś tam czasami się robi, ale jest to już nie, to, bo nie, nie ten czas, nie ten zwrot przede wszystkim, bo ten zwrot teraz myślę do. To ja chciałem tak bardzo króciutko, jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, to do uczestników. Tutaj oni mają swoje modele, mogą pokazać, ile pracowali. Większość tych modeli ich to są właśnie te, dlatego że to są rok czasu pracy nad takim modelem, akurat wchodzi. To w każdym razie po takim modelu, po wykonaniu, dopiero się przystępuje do wykonania jakichś bardziej ciekawych, większych modeli, które oczywiście no już są na pewno na wyższym poziomie. Nie, to może nie.
Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. N